Piotrek. Co? Co jest? Co, co? Halo? No co? Co się... Wiedziałam, że zabierzesz mi zbroję. Oddawaj. Jaką zbroję? Ja nie mam żadnej zbroi, zobacz. Ja nic nie mam. Oddawaj spodnie i buty. O, no nie. Masz. Wiedziałam, że ukradłem. Kurde, no. Dominika, to zróbmy sobie całą zbroję, bo zresztą i tak wszyscy w komentarzach pisali, żebyśmy zrobili nową zbroję. Żebyśmy oboje mieli całą diamentową zbroję i mamy, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Co ty spoko, na to? Można tak zrobić, przynajmniej nie będziesz mi kradł, więc... Ej, no nie kradłem, tylko chciałem zobaczyć, jak wygląda w całej zbroi, nie? Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zipek i jestem razem z Dominiką, słuchajcie, na Skyblocku, czyli w znanej naszej ulubionej serii, na najlepszym Skyblocku na świecie! Najlepszy skarbek na świecie. Dobra, Dominika, to zróbmy nową zbroję, żebyśmy się nie musieli dzielić tą zbroją, tylko będziemy mieli oboje. Czyli tak, co muszę zrobić? Dawaj. Muszę zrobić spodnie jeszcze, muszę zrobić całą czapkę. O Jezu, ale mi żal tych diamentów wszystkich. Całą zbrojkę i całe buty. O nie, zostało nam tylko 8 diamentów, Dominika. Ale trzymaj. Trudno. Trzymaj, niech ci będzie. O, super. O, i teraz to my jesteśmy dopiero kozakami. I może, o, i może jeszcze dodatkowo zrobimy sobie z diamentów miecze. Bo czemu nie w sumie? W sumie miecze z diamentów by się przydały, myślę. Dawaj, rób. Dwa, tak? Tak, są dwa diamentowe miecze. Proszę, Dominika, specjalnie dla ciebie i stać nas tylko na jeszcze jeden kilo. I to wszystko. Ach, dobra, odkładamy diamenty. Jak ci się podoba secik? Uuu, ale cudownie wyglądasz, a ja? Tererere. Robi wrażenie. No, dobra, słuchajcie. Musimy pokazać wam kilka nowych rzeczy, które zrobiliśmy, słuchajcie, na naszej wyspie, dlatego że w sumie tak dużo nie zrobiliśmy, ale dowiedzieliśmy się mega dużo, poczytaliśmy wasze komentarze, więc mamy plan na odcinek dzisiaj. Dominika, pokaż, co my tu mamy. Zobaczcie. Tererere. Ale słuchajcie, to nie jest taki zwykły mob grinder, dlatego że to jest mob grinder tutaj taki mały, powymyślany w taki sposób. Zobaczycie, zobaczycie zresztą sami. Patrzcie, oprócz tego, że oczywiście zabijamy potwory, jak widzicie po moim levelu mam całe mnóstwo levelu i możemy oj, może nie, diamentowym mieczem to trochę żal. Trochę szkoda. No, szkoda diamentowego miecza. Zobaczcie na to, jak one umierają. Mamy takie wejścia od każdej strony, żeby moby nam nie przeszkadzały, ponieważ przez to, że to jest 9 kratek, jakby, no nie da się ich wszystkich zabijać. Te wszystkie itemy, które leżą na ziemi, nie jesteśmy w stanie ich podnieść. Dlatego właśnie mamy to, czyli wiaderko wody i zobaczcie tylko na to. Inżynieria? Mam wszystko. I mamy wszystko właśnie w ten sposób. Przejdziemy dookoła i zbieramy sobie wszyściutko. O nie, kurczak tam był! Biedny kurczak! A propos kurczaków, Dominika, mamy powiększoną rodzinkę, słuchajcie. Nuggets oraz Hot Wheels, tak? Teraz wychodzi na to, że to dwóch facetów. No, Hot Wheels oraz Nuggets, zobaczcie, jak się powiększyła rodzina, ile jajek nam tutaj robią. Słuchajcie, troszkę ich rozmnażaliśmy nasionkami, żeby było ich coraz więcej. I jest jedna sprawa. Dowiedziałem się w komentarzach, że za pomocą wędki, jak wrzucamy tutaj wędkę, to jesteśmy w stanie wyłowić coś takiego jak name tag, czy tam nazewnictwo, które pozwoli nam nazwać Nuggetsa oraz tego Hot Wheelsa, dzięki temu będziemy mogli ich odróżniać. I Dominika, pokaż, co ty odkryłaś w ogóle, bo my nie wiedzieliśmy w ogóle o tym pojęcia do tej pory, ale zanim to zrobimy, panie sobie... Franek! Franek! Mamy nowego... Nie, dobra, to nie jest Franek, mamy nowego. Chodź, chodź do nas, chodź. Tak, 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 chodź, chodź. Chodź. Może to nie jest Franek, ale... To jest sobowtór Franka. Tada! Mamy go! I teraz tylko trzeba pyk i mamy oświetlonego. Jak nazywamy tego? Bo to nie jest Franek. Mamy nowego zombiaczka. Albo dobra, Franek 2 niech będzie. Franek 2, nie karmić. Franek 2. Jak się czujesz, ziomal, że jesteś Franek 2? Jak to nie jesteś żaden Franek? Od dzisiaj, słuchaj, jesteś Franek. Rozumiano? Ej, to trochę niemiłe, żeby tak go więzimy. Ale no to jest zombiak, okej? Okay? To jest zombiaczek, musimy go więzić, bo on by nas zabił. No i słuchajcie, mamy level. Jak widzicie, mamy level, więc możemy enchantować naszą zbrojkę i nasz miecz. Ale zanim to zrobimy jeszcze, właśnie Dominika, chcieliśmy pokazać jedną rzecz. Dominika, pokaż, co odkryłaś. Co odkryłaś dzisiaj, bo ja nie miałem w ogóle zielonego pojęcia o tym, mimo że wielu z was też nie. Ścinałam sobie dzisiaj drzewo i zamiast nacisnąć lewy przycisk myszy, kliknęłam prawy i... No. I zobaczcie, co się dzieje w ogóle, naciskając prawy przycisk myszy, coś takiego się dzieje. Ja o tym kompletnie nie wiedziałem, dopiero teraz się dowiedziałem. Dominika mi powiedziała o tym. Ale słuchajcie, jak zetniecie to, to macie zupełnie inne drewno, jak widzicie. Takie. I już się nie da zwrócić takiego, jakie było wcześniej, więc trzeba uważać, co się robi. Bo też tak zrobiliśmy z naszym domkiem przez przypadek. I musieliśmy potem podbierać znowu tutaj. Wielu z was pisało, żebyśmy nazwali nasz domek jak Villa Gibsonowie. Więc Villa Gibsonowie, nasz domek ma w końcu nazwę. Yeah! Villa... Był komentarz McNuggets i ekipa. A, albo McNuggets i ekipa. Dobra, to możemy zrobić dwie plakietki. Nie, Villa Gibsonowie jest. Dobra, Villa Gibsonowie mamy, więc wszystko tutaj załatwione. Farma oczywiście nam dalej, wszystko działa jak trzeba. I z waszych komentarzy wynika, że będziemy dzisiaj się budować dookoła wyspy.
ponieważ napisaliście, że wokół wyspy, z każdej strony dosłownie, jest jakaś inna wyspa, która kryje jakieś swoje sekrety, więc myślę, że musimy to sprawdzić. Ale jeden komentarz był taki wyjątkowy, który mnie tak strasznie, strasznie zdziwił. A więc chodziło o to, że niby nad nami jest jakaś wyspa. I w związku z tym, że nad nami jakby jest tylko jedna możliwość iść na górę, a w boki możemy w cztery boki leźć, znaczy w trzy, bo tam już byliśmy, to i w sumie tam też byliśmy. Za Endem. No, tam też już próbowaliśmy. No właśnie, więc Dominika, wybieramy się dzisiaj w górę. Zobaczymy, co będziemy mieli na samej górze. Jej! Oby się coś fajnego znalazło. Najpierw, zanim to zrobimy, proponuję wykorzystać nasz level, więc wezmę lapis lazuli. Który masz level, Dominika? 31. O, no to idealnie, ponieważ możemy sobie coś ulepszyć na maksa. Dobra, no to co, ulepszamy sobie coś? Ja sobie ulepszę chyba to. Fire protection? To nie, ja nie chcę fire protection, po co mi to? A jakbym sobie ulepszył miecz na przykład? Smite 4! Smite 4 to nie jest przypadkiem, że jest mocniejszy na potwory? Robię to. O kurde. Wow! Ja robię to samo. Mamy enchantowany miecz, ale kozak, pierwszy enchantowany item na skyblocku. Wow! Też masz? Czy coś masz innego? Patrz. Uuu, a co ty masz w tym mieczu? Pokażesz? Wymienimy się? Dawaj, tradujemy. Dobra, co to jest? Zmora z stawonogów i niezniszczalność 3! Dominika, masz lepszy miecz niż ja. Okej. Okay. Juhu! No to ej, su- ej, co? Ej, proszę oddać. Ej, ale zaraz, było trade, ale Dominika, było, że tradujemy, tak? Czyli się wymieniamy. Tradujemy to znaczy wymiana. Na ile? Dobra, trzymaj. Dobra, koniec z tego dobrego. Idziemy, Dominika, w górę. Myślałam, że chcesz skrzywdzić na getce. O nie, Dominika, co ja zrobiłem? Potrzebujemy nowych sezonek, ponieważ tutaj jest nasz challenge. Słuchajcie, dla widzów. Że czas na was, ukochany challenge, czyli łapka w górę, czy subskrypcja. I zobaczymy, czy tym razem traficie. Jeżeli Dominika ma mączkę kostną i będzie dawać do każdego drzewka po razie mączkę kostną. Jak wiecie, losowość jest losowa. Więc nie wiadomo, ile mączki kostnej trzeba, żeby wyrosło drzewo. To jest wszystko losowe. Czasem wyrasta, czasem nie wyrasta. Więc Dominika będzie porówno dawać tu i tu. Jeżeli uważacie, że wyrośnie drzewko po lewej stronie jako pierwsze, dajecie łapkę w górę. A jeżeli uważacie, że drzewko po prawej stronie, to musicie dać teraz subskrypcję oraz dzwoneczek. Proszę bardzo, daj mączkę kostną najpierw do jednego, potem do drugiego. Uwaga! Pek. Za pierwszym razem? A tutaj? O, nie było, nie czyli łapka w górę zwycięża. Słuchajcie, jeżeli daliście łapkę w górę, to gratulacje dla was. A jeżeli daliście subskrypcję, no to możecie drugi się... Drugi raz nie działa. Słuchajcie. Trzeci. O, za czwartym nie, dopiero. Za czwartym. Więc jak za czwartym, to słuchajcie, musicie się dać cztery razy, skoro tak, łapkę w górę, w zamian za to, że nie zgadliście po prostu. Więc musicie dać cztery razy łapkę w górę. Cztery razy łapkę w górę? O, to pod czterema różnymi filmami. Właśnie, dobra. A teraz my, słuchajcie, lecimy na górę. Ktoś to, kto pierwszy na górze. Co? Nie, czekaj na mnie. Czekaj, bo ja byłem później. Dominika. Dominika, mam dla ciebie bardzo ważne pytanie. Słucham. Dominika, proszę cię, czy oddasz mi swój miecz diamentowy? No proszę, proszę, bo masz lepszy. Dominika, czy ty to widzisz? A co? Co to jest? Czy to jest wyspa? Czy już widać jakąś wyspę? Idziemy na górę! Idziemy, dobra, ścigamy się! Szybko, szybko, kto pierwszy, ten lepszy! To pierwszy, ten bierze wszystko z nowej wyspy. Siedli. O nie, czy ja zdążę pierwszy, czy nie zdążę pierwszy? Uwaga, uwaga! Aaa! O kurde! Dominika, nie psuj! Podskocz, pomogę ci. Dawaj, jeszcze. Jeszcze raz, okej. Zobacz, co my tu mamy? Co to jest? To jest, co to? Ja wiem, co to jest. To jest portal do świata Endu. Spotkamy smoka? O kurde, możemy spotkać smoka. Czekaj, jak się odpala portal Endu? Dobra, już wiem, Dominika, jak to się robi. Jak? Potrzebujemy Ender Pearl, z tego co wiem, i potrzebujemy zrobić takie oczy jak te. Potrzebujemy dokładnie raz, dwa, trzy, czyli tych wszystkich brakujących. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O nie, aż 10. I potrzebujemy też 10 tak zwanych Blaze coś tam. To są takie pomyczki z Netheru. Więc będziemy musieli iść walczyć tak czy siak z tymi, z potworami w Netherze, żeby zdobyć to. O kurczę, a jak my w ogóle zejdziemy? No musimy się kopać chyba w dół. Chyba musimy kopać, więc kto pierwszy na dole, ten wygrywa. Nie. Tak, kto pierwszy na dole, ten wygrywa. Nie. Ej, Dominika! Nie. No dobra, wygrałaś. Dobra, Dominika, czyli wygląda na to, że w dzisiejszym odcinku będziemy zbierać Ender Perły oraz będziemy zbierać, zabijać Blazy. Więc może proponuję, żebyśmy najpierw poszli i spróbowali znaleźć jakiegoś Blaza. Zobaczymy, czy one w ogóle tam są na tej wyspie, czy trzeba iść w jakieś kolejne poszukiwania na przykład. Z chęcią tam wrócę. Czas otworzyć ten portal i lecimy do Netheru.
Dobra, jesteśmy w Netherze! I idziemy tędy? Dobra, trzeba sprawdzić, czy tam są jakieś blazy, czy trzeba szukać jakiejś kolejnej wyspy. Więc Dominika, chcesz iść pierwsza? Będziesz tutaj jestem. Będziesz mnie obraniać? Chodź. Dobrze, idę tuż za tobą. Idę do świn. Czy tu jest jakiś blaze, powiedz mi? Bo to jest najważniejsze, czy jest jakiś blaze? Nie widzę, żeby tu był jakiś blaze, ale z tego, co powiedziałem w pierwszym odcinku, to tutaj blazy podobno się spawnują, tylko jeżeli gracze są, to się spawnują bardziej czy mniej, czy jak to działa? Wiesz, co ja bym zrobił tutaj? Ja bym spróbował tutaj rozkopać to wszystko. Dobra, Dominika, wiesz co? Możliwe, że blazy tu się będą spawnować, ale tych pigmerów jest strasznie dużo i będą nam przeszkadzać. Zbóżmy tutaj i strzelajmy do nich z łuku. A może teraz ich podrzucamy po prostu wszystkich stąd? Próbuj. Jesteś gotowa na to? No, dobra, to dawaj. 3, 2, 1, 0, start! Start! Uważaj, bo nas będą atakować teraz! Ej, jakie złoto zdobywamy z nich. Ole, fajnie. Ej, one są słabe strasznie, Dominika. Ja myślałem, że to jest większa jakaś walka. Ale one są słabiutkie, o bony. No i dobra. Czyli wygląda na to, że jesteśmy teraz tutaj zamknięci już na zawsze i nie możemy stąd nikt odejść. Odbudowuj to, szybko. Ale co mam odbudowywać? A, most. Ścieżkę, którą zepsułeś. Tylko, że problem jest taki, że teraz one będą się spawnować na tej ścieżce i będą do nas przychodzić. Dobra, czyli wygląda na to, że musimy po prostu czekać, aż się zespawnują jakieś blazy, bo nie zrobimy tego szybciej. No to co, czekamy i tyle. Nuda. To możesz, Dominika, jeszcze iść, spróbować w prawdziwym świecie endermany zabijać, bo potrzebujemy też pereł endermanów. A ile potrzebujemy? Bo mamy chyba 3. Mamy? No to potrzebujemy jeszcze 7. To leć do świata naszego. A ja tutaj czekam. I czekam, aż się jakieś blazy spawnują, więc ja się tutaj... Dobra. Powodzonka. Zamykam się. O Jezu, ile tu można czekać na... O! Coś słyszę! O, akurat jest Enderman! Ej, ja też chyba mam blaza, wiesz? Dominika. Czekaj, jest, zabijam jest, go. Jest dźwięk. Jest dźwięk blaza. To jest ten. O, jest drugi! Dobra. Kolejny się zespawnował! O Jezu, przed chwilą się zespawnował kolejny blaze! Dwa blazy są tutaj! Dominika, potrzebuję pomocy! Czemu one tam latają? O nie, one latają tam. Nie wiem, co robić, bo one spadną wszystkie w przepaść! Czekaj, idę do ciebie już. Cześć, mam strzały, mam łuk, ale mówię, no, jak zabijając te blazy teraz, w tym momencie, wszystkie itemy spadną! O nie, podpalił mnie! Wszystko spadnie, słuchaj, Dominika. Muszą podlecieć do nas, tylko nie wiem jak. Czekaj, może pociągnąć się tutaj? O nie, uważaj na siebie! O nie! Palę się! Jest jakiś blisko. Gdzie ty jest? O nie, ja też jestem w lawie! O nie! No nie, straciłem cały level. Mam twoje rzeczy jakby, co? Dobra, biegnę, Dominika, możesz wrzucić wszystko w tą, w skrzynkę. A few moments later. Gdzie one są? Czy one znikły? Jak to się stało? Wygląda na to, Dominika, że to nie jest takie proste i musimy rozprzestrzenić tą wyspę dookoła. I to powinno pomóc bardzo mocno. No i dobra. Wygląda na to, że musimy teraz poczekać, aż się zespawnują kolejne. Dominika, słyszysz to samo, co ja? Po raz kolejny są? Okej. Okay. Słyszę. Wychodzimy. No chyba wychodzimy. I oby tym razem wypadły oba te blaze rody. Trzeba uważać, żeby się nie spaliły. Są nad nami! Uważaj na siebie, Dominika! Uważaj! O, jeden jest tutaj! Ja go zabiję! Ja go zciachnę! Ciachaj się! I co, wypadło coś? No nie, nic nie wypadło, ale jest drugi jeszcze. Który, o nie, odleć... Nie, Dominika! Dominika, czekaj! Czekaj! Dobra. Bo on wypadnie! On wypadnie! Nie, ja nie mogę spłonąć! O, jest git. Więc schowamy się może teraz, może w ten sposób on do nas przyleci. Dobra. Za chwilę. Z tego, co słyszę, to dalej tam jest, ale chyba jest jeszcze jeden tam. Się właśnie zespawnował. Ciągle jest na granicy, dobra. Wiesz co? Spróbujmy zabić tego najpierw. Co jest tutaj blisko? Go, do ataku! Tu jest! O! Chodź tu, gościu! Jest! Nie żyje! Mam różdżkę! Jeszcze jeden! Chodź tu! A, dawaj go! Umiera, prawie. Jest, umarł, ale nie miał różdżki, no. Dobra, czyli mamy 5 już różdżek, ale kozak. Dobra, wracamy szybko. Szybko, Dominika, let's go, szybko wracamy. I potrzebujemy teraz jeszcze ilu enderpereł? Mamy 5, czyli potrzebujemy jeszcze 5 aż. O nie, trzeba będzie zbudować dużą tutaj przestrzeń dla endermanów, żeby się spawnowały, bo z tego co wiem, to potrzebują strasznie grubej przestrzeni. Praca. Dajemy. Tutaj będziemy mieli sporą platformę, ponieważ słuchajcie, endermany potrzebują mega dużej platformy, żeby się zespawnować, bo one są po prostu duże, wysokie i tak dalej. No i tak powinno być super ekstra. I tak jest już, idealnie mamy zgotowe, czyli teraz musimy poczekać tylko do nocy. O, ale mamy już noc, słuchajcie, i zobaczmy, potwory się ładnie spawnują, ale żadnego Endermana tam nie widzę, niestety. Ej, chodź. Enderman jest? O, jest chyba jeden, jest. Zespawnował się na naszym tym spawnerze? Jest, tam stoi obok creeperu. Jest Enderman, jest. Czekaj. Nie, strzel, to on się do nas... O, jest, pojawia się. Jest, zaraz tu przyjdzie.
Jest, uważaj, Dominika! Nie patrz mu w oczy tylko! Dobra, i co? Nie ma więcej. Nic nie upuścił? O, nic nie upuścił, no ale dobra, czyli wychodzi na to, że działa. Ej, tu jest, są dwa Endermany! Co się stało? Ale się przestraszyłem przed chwilą. Ej, ale się przestraszyłem perfidnie. O, wypadło coś, czy nie? Ej, tu był jeszcze jeden, jest jeszcze jeden. Chodź tu. O kurde, ale on... Ale on głupie dźwięki wydaje, jak ginie. O, jest, Enderperła! Udało się. Ej, czyli działa wszystko jak trzeba, ale super. Tylko najgorsze jest to, że się już dzień robi, a my mamy tylko jedną Enderperłę. Jestem, no, już wracam. Co, gdzie są? Czekaj, okej. Tutaj jestem, lamusie. Poczekaj. Tutaj jestem, lamusie. Patrz, wkurzyłeś się? Chodź tu! No, yes. Halo. O, jest, wkurzył się. Dawaj, taki kozak jesteś. Jest, idzie do mnie. Dobra, yes. Teraz już po nim. Dawaj go, jest perła. Dobra, i to wszystko? 20 minutes later. Ej, jest w ogrodzie jeden! Jest! Chodź, chyba powoli się kończy noc. Więc musimy jak najszybciej go zabić. Ej, dwa są znowu! Jak to jest możliwe? Ej, my mamy jakiś... To jest przeklęty ogród. Od dzisiaj to jest przeklęty ogród. Zaraz trzeba go nazwać, tak. Uwaga, jest Enderperła! Jeszcze z tego może być. Uwaga. Dobra, mamy Dominika w końcu Enderperły wszystkie jak trzeba. Czekaj, gdzie jest ta? Tu jest ostatnia Enderperła i tu są ostatnie te, ale super, to oznacza, że możemy w końcu lecieć do Endu. Choć jest, w końcu uda się i w końcu będziemy w Endzie. Ale kozacko. O, hejka, chodź na górę, lecimy. Uwaga, czy to oby na pewno zadziała, bo to jest pytanie. Dobra, pytanie, czy to na pewno zadziała tak jak powinno, bo ja nie jestem pewien, czy to tak działa i czy w ogóle mamy na pewno wystarczającą ilość, więc proszę Dominika, 5 oczu dla ciebie, 5 oczu dla mnie i stawiamy, dawaj, po jednym, pyk. Jej. Ale dziwne dźwięki tutaj są. A few moments later. Dobra, czyli ostatnie i oby się udało. Chwila prawdy, Dominika, uwaga. Jest, mamy portal do Endu. Wchodzimy? Dobra, ja wyrzucam to, wchodzę. Ha! Jesteśmy w Endzie, Dominika, wreszcie nam się udało. Ale gdzieś tu jest niby to smok. Idziemy zobaczyć smoka pierwszy raz w życiu. Skyblockowego smoka, życiu... Ciekawe czy będzie jakiś inny. Ja nigdy w ogóle nie widziałam smoka, nigdy grając tak? w Minecrafta. Naprawdę? No, naprawdę, nikt. Bo ty jak grałaś w Minecrafta, to jeszcze nie istniał smok nawet. No, może tak. Bo... Na pewno, dobra. Jesteśmy na górze i jest gdzieś tu smok na pewno. O, jest smok chyba. Jest smok Dominika! Jaki on jest olbrzymi! O nie! Ale ja nie dam rady i tak też tutaj nie przeżyję. Strzelę do niego raz może. Ha! O, dostał! Nie widziałam go, umarłam. O nie, dobra, wiesz co Dominika? Poczekaj chwilę. Poczekaj, dołączę ci, bo na pewno nie wygram bez żadnej zbroi i bez żadnego miecza. Więc uwaga, żegnaj świecie! Dobra Dominika, wiesz co? W następnym odcinku zobaczysz tego smoka. A teraz jak na razie, do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli chcecie, żebyśmy zabili smoka, zostawcie 10 tysięcy łap w górę i wtedy polecimy na całej diamentowej zbroi, bo ja się trochę boję, że ją stracimy całą, Dominika. No, zostawcie łapki i wtedy my pójdziemy na smoka i go... I rozwalimy go. Nie spróbujemy, my go zniszczymy. Zniszczymy do zobaczenia. Go. Pamiętajcie, subskrypcję. Łapki w górę i widzimy się następnym razem. Na razie, cześć! Pa. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale. Dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!